Cześć! Witajcie w kolejnej dawce wiedzy na kanale Questusa. Dziś przybliżymy Wam definicję marketingu różnych autorów i wyróżnimy najważniejsze aspekty pomagające zrozumieć, czym ta dziedzina jest. Z filmu dowiecie się m.in. jak najczęściej błędnie kategoryzuje się marketing, jaką definicję tej dziedziny proponują Philip Kotler, The Chartered Institute of Marketing oraz David Jober, oraz jakie elementy czy też role marketingu uwzględnia każda z omawianych definicji. A zatem zaczynamy! Marketing często błędnie utożsamia się ze sprzedażą, reklamą czy też nachalnymi promocjami. Niejednokrotnie można spotkać się również z opinią, że jest to dział firmy generujący jedynie koszty. Jest to natomiast bardzo wybiórcze, a w niektórych przypadkach błędne rozumienie tej dziedziny. Guru zarządzania Peter Drucker twierdzi, że celem marketingu jest sprawić, żeby samo sprzedawanie nie było potrzebne. Marketing jest bowiem czymś więcej. Współcześnie coraz częściej traktowany jest nie jako część organizacji, ale pewnego rodzaju filozofia biznesu, która powinna przejawiać się we wszystkich działaniach, na wszystkich szczeblach i we wszystkich departamentach organizacji. Philip Kotler, uznawany za ojca marketingu, definiuje tę dziedzinę następująco. Marketing to zarządzanie korzystnymi, a więc przynoszącymi zysk relacjami z klientem. Celem marketingu jest wytworzenie określonych wartości dla klientów i otrzymywanie w zamian określonych wartości od klientów. Marketing powinien skupiać się więc na zaspokajaniu potrzeb konsumentów. W związku z tym proces marketingowy będzie składać się z następujących elementów. Zrozumienie rynku i potrzeb klientów, stworzenie strategii marketingowej, konstrukcja planu i programu marketingowego, zbudowanie relacji i pozytywnych doświadczeń klientów oraz pozyskanie wartości od klientów, a w ich wyniku wypracowanie zysków i kapitału. Pierwsze cztery etapy zmierzają do wytworzenia wartości dla klienta i zbudowania z nimi relacji, natomiast ostatni etap zakłada zebranie plonów, czyli wartości od klienta. Z kolei The Chartered Institute of Marketing definiuje tę dziedzinę jako proces zarządczy odpowiedzialny za identyfikowanie, przewidywanie i zaspokajanie wymagań klienta w sposób zyskowny dla organizacji. Uzupełnieniem tej definicji może być pięć głównych ról marketingu zdefiniowanych przez ten instytut. Brzmią one następująco. Marketing jako proces zarządczy, a więc identyfikowanie klientów i ich potrzeb, co wiąże się z prowadzeniem badań, planowaniem i projektowaniem zintegrowanych działań marketingowych. Marketing jako filozofia biznesu, co sprowadza się do umieszczenia klienta w centrum wszystkich działań w organizacji i tak zwanego myślenia klientem. Marketing jako proces wymiany, w ramach której klient otrzymuje oferowaną przez organizację wartość, firma zaś zyskuje na tym zwykle wartość pieniężną. Marketing jako narzędzie zaspokajania potrzeb klientów oraz marketing jako katalizator zmian, który pomaga odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Ostatnią definicją, jaką chcielibyśmy Wam przybliżyć, jest ta zaproponowana przez Davida Jobera oraz Fionę Ellis Chadwick. Według nich koncepcja marketingu zakłada osiąganie korporacyjnych celów poprzez zaspokajanie potrzeb i przekraczanie oczekiwań klientów lepiej niż konkurencja. Można tu zatem wyróżnić trzy czynniki. Orientacja na konsumenta, czyli działalność korporacyjna skupiająca się na osiągnięciu satysfakcji klienta. Wspólny wysiłek, czyli zrozumienie, że każdy z pracowników firmy jest odpowiedzialny za satysfakcję klienta. Oraz osiąganie celów, które sprowadza się do przekonania, że cele korporacyjne można osiągnąć poprzez satysfakcję klienta. Podsumowując, z dzisiejszego wideo dowiedzieliśmy się, że marketing to przede wszystkim orientacja na klienta. Ważne jest jednak również to, aby odpowiadanie na jego potrzeby przynosiło zysk dla organizacji. Istotnym jest również, aby wszyscy pracownicy organizacji rozumieli znaczenia klienta w funkcjonowaniu biznesu i osiąganiu celu. Marketing to zatem również proces zarządczy, filozofia biznesu i katalizator zmian. Mamy nadzieję, że ten film przybliżył Wam, czym tak naprawdę jest marketing. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi materiałami oraz do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych produkcji. Cześć!